Start i lądowanie tylko między 9.30 a 17. Co dla pasażerów samolotów oznacza nowe rządowe rozporządzenie? O tym na początek. W wiadomościach także Francja i wyzwania prezydenta Macrona po wygranych wyborach. A gościem Radia Z jest Paweł Szefernaker, pełnomocnik rządu do spraw uchodźców. Rozmowa Beaty Lubeckiej za dwie minuty. Ósma rano. Jeśli kontrolerzy lotów nie dogadają się z pracodawcą już od najbliższej niedzieli, podróżnych na lotnisku Chopina i w podwarszawskim Modlinie czekają duże kłopoty. Rząd próbuje temu zapobiec i wyznacza nowe zasady funkcjonowania tych portów lotniczych. Z rządowym dokumentem zapoznał się reporter Radia Z Michał Dzieliński. Przy mikrofonie. Co z tego rozporządzenia wynika? Od 1 maja lotnisko Chopina może być czynne tylko w godzinach 9.30 i 17. To nie żart. Jest też wykaz tak zwanego pierwszeństwa kierunków, z których mają być wykonywane odloty i przyloty. W sumie 30 kierunków, m.in. Londyn, Frankfurt, Nowy Jork, Amsterdam i Praga. Jedyna krajowa trasa Szczecin. I co ważne, jeden lot dziennie z jednego kierunku. Z tego wykazu jasno też widać, że znikają czartery, które w czasie majowego długiego weekendu są szczególnie popularne. Nie ma lotów do Grecji, Egiptu, Cypru czy na Kanary. Do stołu negocjacji kontrolerzy lotów i przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej siądą znów za dwie godziny. Tyle też trwa podróż samolotem z Warszawy do Paryża. Francuzi i eksperci w mediach i zwykli ludzie w metrze czy przy kawie zastanawiają się nad tym, jak będzie wyglądał rząd po wygranej Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich. Bo samo zwycięstwo nie oznacza, że będzie swobodnie rządził jak dotychczas. Wybory parlamentarne w połowie czerwca i to wtedy rozstrzygnie się, kto uzyska większość i będzie mógł stworzyć rząd. W Paryżu wciąż jest reporter Radia Z Jacek Czarnecki. Jacku, jak teraz rozkładają się siły polityczne? Jak mówią eksperci, jest ryzyko, że partia prezydenta Macrona nie będzie mogła stworzyć rządu, jak mówi szefowa fundacji Grand Europe François Pons. Skrajna prawica też tego rządu nie stworzy, ale jest jeszcze trzecia siła. La gauche, Mélenchon. Jest ryzyko, że to lewica żona Luc'a Mélenchon będzie miała większość, a to budzi obawy, bo Mélenchon, tak jak Le Pen, jest populistą, tylko po lewej stronie. Populista. I choć wybory są dopiero za kilka tygodni, to walka o głosy wyborców już się zaczęła. Paryż, Jacek Czarnecki, Radio Z. Na razie wygranej prezydentowi Macronowi pogratulował Biały Dom. Joe Biden i francuski prezydent uzgodnili w rozmowie telefonicznej, że szybko podejmą rozmowy w sprawie wojny na Ukrainie. Wojny, która tak wielkim piętnem odciska się na Polsce. Oddajemy głos gościowi Radia Z. W studiu Beata Lubecka. Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA. Jest z nami pełnomocnik rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy. Dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość przy okazji oczywiście trzeba wspomnieć. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Pan minister trochę zdyszany, wpadł na ostatnią chwilę, ale udało się. Rozumiem, że utknął pan w korku, tak? Trochę? Niestety trochę spadł deszcz i korki się zwiększyły niż tradycyjne. Są dzisiaj większe. No właśnie, trochę pan zdyszany. No ale dotarł pan, dobrze, cieszę się. Nie wszyscy mogą dolecieć od 1 maja do Polski, przynajmniej jeśli chodzi o lotnisko Okęcie i o lotnisko Modlin. Jest już rozporządzenie w tej sprawie. Jeśli nie dojdzie do porozumienia z kontrolerami lotów, no to te lotniska obydwa będą pracować między tylko 9.30 a 17. Dlaczego nie można było tego konfliktu rozwiązać wcześniej? Naprawdę, to przecież to się nie dzieje od wczoraj, od przedwczoraj, od miesiąca, tylko od ładnych paru miesięcy. Mam nadzieję, że kwestie zostaną wyjaśnione w najbliższym czasie, i bo wszystkim powinno zależeć na tym, żeby to działało i żeby ten konflikt zażegnać. W tej chwili mamy taką sytuację, że zgodnie z tym rozporządzeniem, o którym pani mówi, będą realizowane przede wszystkim te loty, gdzie jest największe obłożenie. Myślę, pani redaktor, że to czyli jest dlatego nie pierwszy... dlatego priorytetem są na przykład loty odprawiane i przyjmowane z lotnisk w Wielkiej Brytanii? Znaczy... Ta lista została sporządzona na podstawie obłożenia lotów. W związku z tym Urząd Lotnictwa Cywilnego we współpracy z europejskimi odpowiednikami przygotował taką listę. No to nie może być przypadek, powiedzmy sobie, gdzie te samoloty odlatują, tylko tam, gdzie jest największe zainteresowanie podróżnych. No ale jak to wygląda, panie ministrze, na tle Europy? No my to chcemy budować CPK, centralny punkt komunikacyjny w Baranowie. To ma być taki wielki hub lotniczo-komunikacyjny, a nie potrafimy sobie po prostu poradzić z kryzysem na lotnisku Okęcie. Pani redaktor, no rzeczywiście nie pierwszy kryzys, który ten rząd ma, i jestem przekonany, że tak jak poprzednie kryzysy, choćby związane ze strajkiem nauczycieli, bo tak zastanawiałem się dzisiaj jadąc tutaj, do czego można byłoby to porównać, prawda? Ja przeżyłem w MSWiA, jak administracja zespolona przygotowywała maturę i uzupełnialiśmy składy komisji, ponieważ był wtedy protest nauczycieli. Też wydawało się, że to już jest sytuacja taka, która jest nie do rozwiązania, została rozwiązana. Jestem przekonany, pani redaktor, że tutaj przy odrobinie dobrej woli ze wszystkich stron, a gwarantuję, że ze strony rządu ta odrobina dobrej woli i nie tylko odrobina, ale dobra wola jest, ten kryzys będzie rozwiązany. No ale mam wrażenie, że jednak to jest takie stawianie kontrolerów pod ścianą. Do ostatniej chwili, że właściwie negocjują już niemalże pod takim przysłowiowym pistoletem.
Pani redaktor, a nieprzychodzenie do pracy to nie jest stawianie pod ścianą? To jest taka sama sytuacja. W tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski, Polaków, bezpieczeństwo ruchu lotniczego i gwarantuję, że robimy wszystko, aby to bezpieczeństwo było utrzymane. No oby jednak nie doszło do tego, co przewiduje rozporządzenie, czyli do tego mocnego ograniczenia pracy no, największego lotniska w Polsce i lotniska Modlin. A wracając do tego, czym pan się teraz aktualnie najbardziej zajmuje, jest najbardziej zaangażowany, no okazuje się, liczba mieszkańców Polski wzrosła do ponad 40 milionów mieszkańców. No powód jest wiadomy, no bo napłynęła do nas ogromna rzesza uchodźców z Ukrainy, głównie uchodźczyń. No to ile tych osób od tego 24 lutego wjechało do Polski, uchodźców z Ukrainy? No już ponad 2 miliony 900 tysięcy, więc za chwilę. Czyli prawie 3 miliony, tak? Prawie 3 miliony osób, które przekroczyły granicę. Wiadomo, że te osoby w różny sposób planują pobyt w Polsce. A ile zostało jeszcze, powiedzmy, na początek? Dziś szacujemy, ponieważ trwa rejestracja PESEL, przekroczyliśmy wczoraj milion osób, które zostały zarejestrowane, milion uchodźców wojennych, którzy zostali zarejestrowani w rejestrze PESEL, ale szacunki, które przygotowujemy na podstawie choćby logowań do ukraińskich kart SIM, bo to we współpracy z operatorami widzimy, można powiedzieć, że blisko 2 miliony osób to są takie osoby, które w tej chwili w Polsce przebywają. No różnie to się waha, prawda, ale bo czyli z tych prawie 3 milionów można powiedzieć, że 2/3 zostały. Tak, jedna. Około 2 milionów jest w Polsce. Z 3 milionów jakaś część osób to są takie, które na co dzień by i tak przekraczały granicę. To jest ten ruch przygraniczny, ruch zakupowy. On już wrócił, bo w pierwszych dniach wojny nie było tego ruchu. A oprócz tego mamy też osoby, które przyjechały do Polski, wyjechały za granicę albo czekają, żeby wyjechać za granicę, wyjadą. Myślę, że to ile około, jest takich osób, które około, czekają właśnie, że jednak wyjadą za granicę, nie zostaną u nas w Polsce? Myślę, że około 1 600 000 osób to jest taka grupa osób, która w tej chwili będzie w Polsce na stałe przebywała. Czyli jeszcze te 400 tysięcy potencjalnie wyjedzie z Polski, tak? Będzie szukać jeszcze schronienia gdzie indziej. To są osoby, które myślę w części będą chciały wrócić na Ukrainę, bo widzimy też taki ruch lekko powrotny. To jest na razie incydentalny tylko. Choć rzeczywiście w trakcie świąt i przed świętami w tej chwili Wielkiej Nocy, które były na Ukrainie, mieliśmy pierwszy raz taką sytuację, że więcej osób wyjeżdżało z Polski niż przyjeżdżało do Polski. To jest związane również z tym, że są nowe przepisy na Ukrainie związane z zakupem aut za granicę i wiele tych aut jest kupowanych w Europie i przejeżdża przez granicę polsko-ukraińską. Więc jest wiele różnych zmiennych, które decydują o tym, ale trwa rejestracja PESEL. Ci, którzy chcą na dłużej zostać w Polsce, którzy chcą podjąć pracę, usamodzielnić się, zaadaptować w Polsce, składają wnioski o numer PESEL i myślę, że ciężko też wymagać od tych osób, że one dzisiaj podejmą decyzję na najbliższe lata, prawda? Bo to jest wiele osób, które decyduje się na najbliższe tygodnie, miesiące. Wiele osób, które czeka na to, aby móc wyjechać też za granicę, na jakieś oferty także z zagranicy, jeżeli chodzi o pobyt tam w innych państwach. Więc to wszystko jest zmienne. Te liczby, o których mówię, są liczbami szacunkowymi. A ile osób przekracza dziennie granice? Czy to jest tendencja wzrostowa, spadkowa? Nie, już w tej chwili praktycznie jest to taka liczba jak przed wojną. Czyli ona się waha tam od kilkunastu do 20 paru tysięcy osób dziennie. A te osoby, które myślę w ostatnich dniach są traktowane jako uchodźcy, czyli takie osoby, które by na co dzień nie przekraczały granicy, tylko dodatkowo, to jest parę tysięcy osób dziennie. Czyli znacząco zmalał ten ruch przygraniczny. Duży ruch migracyjny jest wewnątrz Ukrainy, to znaczy na zachodniej Ukrainie jest ponad 6 milionów osób, które ze wschodniej Ukrainy tam trafiły. Powstają te różnego rodzaju miasteczka kontenerowe także, w których pan premier przecież był w Kijowie, pokazywał jak my współpracujemy z Ukraińcami, żeby im pomóc tam na miejscu. Naturalne jest to dla rządu Ukrainy również, żeby zatrzymać jak najwięcej osób u siebie, tam gdzie jest bezpiecznie, prawda? Więc nawet jeżeli chodzi o kwestie szkoły i rozmowy nasze z Ukraińcami, z przedstawicielami rządu ukraińskiego, to wiele osób dzisiaj, wiele dzieci uczy się zdalnie. To jest bardzo popularne rozwiązanie wśród szczególnie wyższych klas, czy klas no, na poziomie polskiej szkoły średniej. Więc wiele osób no, po to się uczy zdalnie, żeby móc wrócić do swojej ojczyzny i tam kontynuować tę naukę. A czy można spodziewać się kolejnej fali uchodźców?
Znaczy my jako państwo musimy być na to przygotowani. Oczywiście nie chcielibyśmy, bo kolejna fala uchodźców to znaczy, że kolejna jakieś działania agresji Rosji na Ukrainie dosyć mocne, ale musimy być na to przygotowani. W związku z tym są różnego rodzaju scenariusze związane z rezerwą ośrodków, które posiadamy i miejsc w tych ośrodkach, a także ewentualnie z przystosowaniem dużych wielkopowierzchniowych hal do tego, aby przyjąć uchodźców. My musimy być na to przygotowani. Państwo polskie się do tego przygotowuje, aczkolwiek miejmy nadzieję, że tego nie dojdzie. Ale czy są w ogóle jeszcze jakieś rezerwy? Bo pan wspomniał o tych miasteczkach kontenerowych, ale one są budowane tam, w Ukrainie. Natomiast gdzie uchodźcy, którzy trafili do Polski, znaleźli dach nad głową? No bo część osób znalazła dach nad głową w domach prywatnych, w domach Polaków. No to ile jest takich osób? Bardzo dużo osób to są właśnie osoby, które trafiły do domów prywatnych. Znaczy w ogóle z tych milionów... Ale można... Ja powiem tak, z tego 1,6 700 osób, które w tej chwili przebywają w Polsce. Z Ukrainy. To połowa osób zakładamy szacunkowo na podstawie danych z samorządów. To są osoby, które albo wynajęły mieszkania, albo mieszkają u rodzin, albo dojechały tutaj już w sposób taki zorganizowany, że mają gdzie mieszkać, prawda? Około 600 tysięcy to są osoby, które mieszkają u polskich rodzin, które będą starały się o to, albo już się starają, aby te środki 40 zł za uchodźcę na dzień, za opiekę nad uchodźcą otrzymać. Ale taki stan rzeczy nie będzie trwał przecież wiecznie, tak? No tak to są dwa miesiące. Dlatego przedłużyliśmy to, bo w tej chwili przygotowujemy taki pakiet działań wspólnie z samorządami, również z przedsiębiorcami, z NGO-sami. Spotykamy się, rozmawiamy, przygotowujemy dzisiaj kolejne spotkanie. 107 prezydentów miast spotka się z panem ministrem Czarnkiem i ze mną. Będziemy rozmawiać o edukacji, ale dlaczego mówię? Dlatego, że dajemy sobie ten czas 60 dni na to, żeby jeszcze mocniej zaadaptować te osoby, żeby zaczynają się prace także związane z sezonem. Musimy się przygotować na to, żeby te osoby już się usamodzielniły i zaczęły normalnie funkcjonować w Polsce. W miarę normalnie, jak można jako uchodźca funkcjonować w innym kraju, w miarę normalnie. W związku z tym takie działania podejmujemy. Tak jak powiedziałem, jeżeli część z tych osób nie będzie mogła dalej kontynuować ani się usamodzielnić, ani mieszkać u osób, u których dzisiaj mieszka, to także przygotowujemy takiej rezerwę miejsc. To są przede wszystkim ośrodki, które jeszcze nie zostały wykorzystane, a które są u nas zgłoszone. To jest przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy miejsc w ośrodkach podległych spółkom Skarbu Państwa, samorządowi, rządowi. Zresztą w wielu miejscach taka, powiedzmy sobie, relokacja od osób prywatnych do takich ośrodków już trwa. O niej być może nie jest głośno, ale w wielu województwach takie działania już są podejmowane, no bo zdarzają się takie sytuacje, to jest naturalne, że po paru tygodniach czy po paru miesiącach już kończy się, powiedzmy sobie, chęć przyjmowania uchodźców w domu. To jest bardzo naturalne. No to tyle w części radiowej. Pan minister Szefernak z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Dziękuję bardzo. Ale pan mówi, że to jest kilkadziesiąt tysięcy miejsc. No to co to jest po prostu? No, przy tej rzeszy ludzi. Pani redaktor. Armii ludzi, która tutaj dotarła. Pani redaktor, po pierwsze a wojna będzie się przedłużać. Zresztą są takie przewidywane, że ona może trwać naprawdę co najmniej do końca roku, a może jeszcze dłużej. Ja regularnie spotykam się z osobami, które przyjechały do Polski w różnych miejscach, ponieważ to nie są tylko duże miasta, ale także dużo osób trafiło do mniejszych miejscowości, także na tereny wiejskie. No nie, najwięcej osób jednak trafiło do 12 największych polskich miast, że tam jest po prostu są skupiska uchodźców. Po pierwsze... Zresztą od początku było wiadomo, że te osoby chcą przede wszystkim trafiać do dużych miast, bo tam jest po prostu lepsza infrastruktura. To wszystko nie jest, pani redaktor, takie zero-jedynkowe, jak pani mówi. Nie? Dlatego, że z danych PESEL, ja pani podam dane z bazy PESEL. Na podstawie danych z bazy PESEL wynika, że 60% osób, które się zarejestrowały, to zarejestrowały się w urzędach gminy w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców. 60% z tych ludzi, którzy się z tego miliona, tak? Z tego ponad miliona. Tak. Z drugiej strony, dlaczego mówię, że to nie jest takie proste i jednoznaczne? Dlatego, że wiele osób, widząc na przykład kolejki w dużych miastach, w Warszawie, wyjechało do mniejszych miejscowości i tam się zarejestrowało, bo tam nie było kolei, prawda? Więc to nie znaczy, że będą mieszkały w takiej małej miejscowości. Dokładnie. Ale... Wrócą do tego dużego miasta, zarejestrowały się gdzie indziej, dostały PESEL tam, ale wrócą do dużego miasta. Ale to ja to bardzo dobrze wiem. Ja tylko pani mówię, że na podstawie różnych danych, które mamy, są różne zmienne. Ja na przykład byłem ostatnio
w małej miejscowości Sianów koło Koszalina, gdzie jest kilkaset uchodźców, kilkuset uchodźców i rozmawiałem, bo to są każdy, bo pani redaktor mówi o różnych problemach związanych właśnie z adaptacją tych osób. Tych problemów jest naprawdę, można powiedzieć, tyle, ile tych osób, prawda? Każdy ma jakąś swoją życiową sytuację i my dzisiaj musimy przygotować się na to, żeby takie rozwiązania związane choćby z opieką nad dziećmi, ponieważ to jest absolutnie priorytet, opieka nad dziećmi. Dlaczego? Dlatego, ja pamiętam, że jak tutaj był rzecznik rządu, mówi, że przecież skoro polskie kobiety sobie dają radę, to w ogóle to ukraińskie pani, tym bardziej, pani redaktor, proszę bardzo, przecież nie jest to takie proste. Nie znam tej wypowiedzi, chciałbym pani powiedzieć, że absolutnym priorytetem dziś jest kwestia opieki nad dziećmi i zorganizowania tego, bo jeżeli te dzieci nie będą zaopiekowane, to te kobiety nie pójdą do pracy. No to jest jasne. I nie będą mogły normalnie funkcjonować. Tym bardziej, że często zdarza się, że to są kobiety, które mają dwójkę dzieci co najmniej, a mają i trójkę. Jeżeli to są osoby, które nie będą mogły się usamodzielnić ze względów obiektywnych, to po tych 60 dniach w tej chwili, dalej będziemy wspierać te osoby, no bo są to na przykład, jeżeli dotarły do Polski dwie osoby starsze, prawda? No wiadomo, że takie małżeństwo już się nie usamodzielni, jeżeli ma tam 70 na przykład lat. W związku z tym takim osobom oczywiście zapewnimy wsparcie, czy na przykład kobiecie, która przyjechała z większą ilością dzieci i ona nie ma takiej liczbą dzieci i ona nie ma takiej możliwości, żeby się usamodzielnić. Ale musimy stworzyć takie systemowe rozwiązania. Na czym one będą polegały? Ja pani podam na przykład jeden przykład. Mamy sytuację taką, że w polskich przedszkolach brakuje miejsc. I wiadomo, że w dużych miastach do przedszkoli te osoby nie trafią. Musimy zorganizować taki system, w ramach którego na przykład, podaję przykład, nad którym dzisiaj pracujemy, żeby były tego typu klubiki dziecięce dla dzieci z Ukrainy, gdzie będą pracowały panie z Ukrainy, będą się zajmowały tymi dziećmi. Ale gdzie te klubiki? Bo to musi być też miejsce generalnie. Ono musi być odpowiednio wyposażone. Pani prawda? Redaktor, muszą proszę... Muszą być pomocy dydaktyczne. Proszę mieć świadomość, oczywiście pani ma świadomość tego, że to nie jest proste, ale pracujemy nad tym, bo musimy to wypracować wspólnie z samorządami. Rozmawiamy na ten temat z samorządowcami, ponieważ na przykład są takie miejsca, gdzie już samorządowcy to przystosowują. Są takie miejsca, gdzie chcemy... Gdzie na przykład są takie miejsca, gdzie samorządowcy tworzą takie klubiki? W mniejszych miejscowościach jest to prostsze, są już tak? takie sytuacje, w których na przykład w takich miejscach zakwaterowania zbiorowego, jeżeli mieszka tam kilkanaście kobiet z dziećmi, to parę kobiet zaczyna zajmować się dziećmi. Tam te miejsca są przystosowywane do tego w odrębnych salach, a reszta na przykład już podejmuje pracę, prawda? No dobrze, więc to w takim razie chcemy, aby to było rozwiązanie niedoraźne, ale systemowe. Te mamy, które zajmują się tymi dziećmi i swoimi, i swoich koleżanek, no to rozumiem, że są wynagradzane przez samorząd, tak? Chcemy stworzyć takie ramy, które pozwolą, żeby była tam zorganizowana kwestia żywienia, żeby była kwestia właśnie także pomocy dydaktycznych, żeby była kwestia także, aby w jakiejś mierze także w związku z tym, że te osoby będą miały dostęp do rynku pracy, dostęp także do różnego rodzaju pomocy socjalnej, mogło być to rekompensowane. Ale pytam, co taka mama generalnie, która właśnie będzie pracowała w takim klubiku, będzie zajmować się swoimi dziećmi i nie tylko swoimi, ale innymi również. Innych mam, które pójdą do pracy i będą na siebie zarabiać. A ona... Chcemy systemowo rozwiązać tak, aby te osoby, które będą tam pracowały, oczywiście otrzymywały wynagrodzenie. A ilu uchodźców pracuje, to można już oszacować? I w jakich branżach? Przedsiębiorcy bo 95% no to są właśnie kobiety i ich dzieci. Tak. Czyli około, blisko połowa to są dzieci z tych miliona, które zostały zarejestrowane w bazie PESEL, więc drugie 500 tysięcy to są kobiety. Część to są jeszcze mężczyźni, ojcowie rodzin wielodzietnych, którzy dotarli do Polski lub osoby jeśli starsze. Jeśli w rodzinie jest trójka dzieci, to mężczyzna nie jest powoływany. Lub osoby, znaczy nie jest w tej rezerwie po prostu. Lub osoby starsze. W związku z tym
przedsiębiorcy mają 14 dni na powiadomienie, że ktoś podjął pracę na mocy tych przepisów, które zostały ustanowione w marcu dla uchodźców wojennych. W ramach specustawy. Tak. Blisko 100 tysięcy osób już zostało zgłoszonych według tego klucza. W najbliższych dniach będziemy analizować kwestie właśnie rynku, znaczy będziemy kontynuować tą analizę i będziemy informować opinię publiczną, także z panią minister Maląg, na temat kwestii związanych z podejmowaniem pracy przez uchodźców wojennych. Przygotowujemy także takie rozwiązanie, aby skrócić dystans między rynkiem pracy a tymi osobami, tak żeby każdy... A co to znaczy skrócić dystans? Tak, żeby każdy mógł się zalogować na specjalnie przygotowane narzędzie informatyczne, portal, wpisać, jakie ma swoje wykształcenie, jakie ma doświadczenie zawodowe, tak żeby przedsiębiorcy widzieli, kogo mamy na rynku, żeby państwo mogło dostosować także rynek pracy do sytuacji, jaką w tej chwili mamy, bo ten rynek pracy się zmienia. No przecież wszyscy wiemy, że w dużej mierze wiele firm budowlanych w tej chwili straciło pracowników, którzy wyjechali na Ukrainę bronić swojej ojczyzny, a którzy wcześniej byli, pracowali w Polsce przy różnego rodzaju dużych budowach. Ten rynek ku, że tak powiem, też mojemu zdumieniu, on się bardzo szybko zapełnia innymi pracownikami. Brałem udział ostatnio w spotkaniu z wykonawcami, na przykład z Gruzji. Brałem udział w spotkaniu z wykonawcami jednej z dróg szybkiego ruchu, która w tej chwili powstaje. Też na Pomorzu Środkowym. Też na Pomorzu Środkowym powstaje droga S11 do Koszalina. Znowu mówi pan o swoim okręgu oborczym, rozumiem. Spotkałem każda się okazja z wykonawcami, jest dobra, żeby o tym wyborcom przypomnieć, czy nie. Trzymam redaktor, rękę na pulsie, piękne nie Pomorze zapominam. Środkowe, Koszalin, region, ale dlaczego? No powstaje droga niezwykle ważna. Zależy nam na tym, także jako osobom rządzącym na tym, ale żeby nie było opóźnień, bo mamy na rynku, ale wie pani, co się dzieje na rynku budowlanym w tej chwili? Panie ministrze, ja mógłbym bardzo długo z panią rozmawiać na ten temat, ponieważ na przykład samorządy, z którymi współpracuję, mają problem z inwestycjami. Ponieważ w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych otrzymały środki na realizację. A możemy wrócić do tematu uchodźców? Bo ja bym chciała zapytać, proszę mi powiedzieć, panie ministrze. Dałaby mi pani powiedzieć jedno zdanie. Jedno. To wszystko są naczynia połączone. I my musimy pracować nad tym, żeby od tego klubiku, w którym, czy miejsca opieki nad dziećmi, można było ten cały system poprzez rynek pracy, poprzez pomoc społeczną, służbę zdrowia, szczepienia i wiele różnych innych spraw, te sprawy uregulować. I w tej chwili w kwestii właśnie pomocy uchodźcom, czy dostosowania się uchodźców do życia w Polsce, nad tymi sprawami pracujemy. No to skoro pan wspomniał o szczepieniach, to jest pytanie od słuchacza. Przemek pyta, co z planami szczepień dla uchodźców na przykład przeciw gruźlicy czy polio? To głównie chodzi oczywiście o dzieci. Przeglądałem internet rano i wiedziałem, o co pani będzie pytać, o co pan Przemek pyta. Więc jeżeli chodzi, ale te kwestie są bardzo... Ale jest pan przygotowany, żeby pan odpowiedzieć na to pytanie? One są mi bardzo dobrze znane od pierwszego dnia wojny. Dlatego, że wiele osób, które przyjeżdża do Polski, nie jest zaszczepionych, ponieważ tam na Ukrainie nie wszystkie wymagane szczepienia były takie jak w Polsce. W związku z tym... Jest inny system szczepień obowiązkowych. W związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia jeszcze w marcu przygotował taki program dla lekarzy rodzinnych, aby móc z jednej strony refundować te szczepienia. To jest niezwykle ważne także dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. I przede wszystkim dziś każde, zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, każde dziecko, które nie jest zaszczepione na obowiązkowe polskie szczepienia, właśnie między innymi te, o których pani mówiła, powinno w ciągu 3 miesięcy rozpocząć ten proces szczepień obowiązkowych. Znaczy, będąc i żyjąc w Polsce, planując życie w Polsce, trzeba uregulować kwestie zgodnie z polskim kalendarzem. Te i teraz 3 miesiące mamy... od momentu kiedy? Jak osoba, która dana się każda osoba, która chce PESEL, powyżej 3 miesięcy przebywa. To tak. Znaczy, że dostała po prostu kartę wstępu, tak? Rozumiem, tak, została zarejestrowana na granicy. Więc w tej chwili każda osoba, która na jakimś etapie tutaj pobytu w Polsce ma kontakt z lekarzem rodzinnym, jest przepytywana, sprawdzane są dokumenty. Oczywiście wiele z tych osób nie ma książeczek przy sobie, ponieważ jak uciekały przed wojną, to nie myślały o tym zabrać te książeczki. Więc na przykład, jeżeli nie ma dokumentacji, takie dziecko, to jest traktowane, jakby nie miało po prostu tych szczepień i w drodze wywiadu lekarskiego, w drodze różnych procedur, które na te okazje są prowadzone. No tak, ale czy mamy takiego dziecka, można zmusić do tego, żeby zaszczepiło swoje dziecko przeciwko gruźlicy albo polio? Przede wszystkim obowiązuje prawo takie, jakie jest w Polsce. Czyli jeżeli to jest szczepienie obowiązkowe, to rozumiem, że taka mama Ukrainka
Ma obowiązek, tak jak polskie dziecko musi być zaszczepione na obowiązkowe szczepienia. Jeżeli zobaczymy, czyli chcę pan przekonać naszych słuchaczy, że to jest realizowane, tak? Pani redaktor, musimy dać sobie chwilę czasu, żeby zobaczyć, jaki jest stopień realizacji tego działania. I wtedy będziemy mogli wprowadzać ewentualnie narzędzia, które nam pozwolą, aby... Bo to są takie tematy, które także są realizowane poprzez, powiedzmy sobie, edukację, poprzez takie miękkie metody wspierania tych osób i będziemy nad tym pracować. Niech pani zauważy... Tylko kto miałby się zająć taką edukacją, takimi miękkimi metodami? No, na przykład to jest kwestia rozmów w szkołach z rodzicami, którzy jeśli pan powiedział, że jednak większość uczniów chce się uczyć w sposób zdalny, no to nie będą chodzić do polskich szkół. Młodsze dzieci będą jednak trafiały do polskich szkół, do polskich przedszkoli, do tych miejsc, gdzie także są polskie dzieci, ale też nie da się w nieskończoność uczyć zdalnie. To znaczy myślę, że wszystko zależy od dynamiki agresji Rosji na Ukrainę i tej wojny. I myślę, że tutaj ja pragnę zwrócić uwagę na jedną kwestię. Na początku marca została podjęta ustawa, która już była 3 razy nowelizowana. Dziś będziemy ją kolejny raz przedstawiać, tą nowelizację związaną z 60. Mówimy o specustawie dotyczącej pomocy dla uchodźców uciekających przed wojną z Ukrainy, tak? Tak. Dzisiaj będzie kolejna przyjęta przez rząd, mam nadzieję, poprawka, którą zaprezentowaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli kwestia rozszerzenia o kolejne 60 dni pomocy Polakom opiekującym się uchodźcami. No dobrze, czyli uchodźcami. Zakładamy, że mamy taką nadzieję, że ci Polacy, którzy przyjęli Ukraińców pod swój dach, nadal będą chcieli ich gościć, tak? Jeśli okaże się, że z wieloma z tych osób, ta informacja była pożądaną informacją, to znaczy, żeby móc przedłużyć ten czas, żeby móc jeszcze mieć jakiś czas na usamodzielnienie się, ale także polskie rodziny w dużej mierze, jeżeli nie ma możliwości tej kontynuacji, to tak jak powiedziałem, będziemy przygotowywali, czy przygotowujemy w tej chwili taką ofertę, aby i ona już w wielu miejscach ma zastosowanie, to znaczy wojewodowie mają bazę miejsc, do których ewentualnie takie osoby trafią, jeżeli nie będą miały innego miejsca. No dobrze, to w takim razie, co ma zrobić rodzina, która mówi, no przepraszamy bardzo, ale już dłużej taki stan rzeczy nie może trwać. W związku z tym od następnego tygodnia bardzo prosimy, podam pani przykład. Chcemy, żeby rodzina, którą przyjęliśmy pod swój dach, opuściła już nasz dom. I co wtedy? Odezwał się do mnie jeden z samorządowców, burmistrzów w zeszłym tygodniu. Mówi, mam 12 rodzin, które mi zasygnalizowały, czyli samorząd poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tak dalej, pozyskał taką informację, że 12 rodzin to są rodziny, które już dalej nie planują opiekować się uchodźcami wojennymi. W związku z tym skontaktowaliśmy pana burmistrza z wojewodą, który zorganizował transport dla tych osób i przetransportował je do ośrodka, który leżał w miejscowości obok. I te osoby w tej chwili w bardzo dobrych warunkach, w takich godnych warunkach przebywają i planują działania na kolejne tygodnie. I tak będziemy dostosowywać ten system, aby było jasne, gdzie można taką pomoc otrzymać. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że dużą pomoc taką związaną właśnie z tym wsparciem rządu można utrzymać w urzędach wojewódzkich. Nie zawsze wszyscy mają pełną wiedzę na ten temat. Podam kolejny przykład. W piątek pojawiła się w mediach informacja, że w Krakowie jest miejsce, gdzie po prostu brakuje już jedzenia tam, gdzie było wydawane do tej pory przez grupę wolontariuszy, która się zebrała. Ale mówimy, przepraszam, o arenie Tauron? Nie, mówimy o takim miejscu, gdzie wolontariusze sami zbierali jedzenie, które przynosili, pożywienie, które przynosili mieszkańcy Krakowa i tam je wydawali. I zabrakło w pewnym momencie, ponieważ się wyczerpała, powiedzmy sobie, ta pomoc. Ten zapas, tak. I pojawił się w mediach artykuł dotyczący tego, że rzeczywiście tam brakuje tego jedzenia. Skontaktowaliśmy się z tymi ludźmi, organizatorami, wczoraj spotkali się z wojewodą, sprawa jest załatwiona. Staramy się w każdej takiej sprawie reagować i przygotować takie rozwiązania, które pozwolą na to, aby te podstawowe kwestie, które powinniśmy realizować także jako rząd i administracja samorządowa, bo to jest wszystko, tak jak mówiłem, kwestia pewnego systemu. Każdy ma inne zadania w tym systemie, prawda? A ile pieniędzy wydaliśmy w związku z napływem naszych sąsiadów, którzy uciekają przed wojną?
No, jeżeli chodzi na samą taką pomoc humanitarną, to znaczy mówimy o takiej pomocy związanej właśnie z pomocą dla uchodźców, w zeszłym tygodniu, w piątek, przekroczyliśmy sumę 1 000 000 000 złotych przekazaną już samorządom na pomoc uchodźcom. Oczywiście ta A do kwota, końca roku ile też, wydamy tych pieniędzy? Jak też, szacujemy? No bo rozumiem, że musimy się na to przygotować, tak? Tak. Tylko że wszystko zależy od dynamiki wojny. Ja wiem, że to jest bardzo prosta odpowiedź, ale z drugiej strony jeszcze, jeszcze w marcu, ja podam kolejny przykład, jeszcze w marcu żeśmy planowali 1 000 000 uchodźców u rodzin polskich, że zostanie zaopiekowanych. Dziś mamy 600 tysięcy, więc mieliśmy przeszacowane plany, w związku z tym możemy też przedłużyć ten okres czasu, dlatego że są tu pewnego rodzaju oszczędności. A teraz my planowaliśmy... Skupiając się na tych pieniądzach, bo pan premier, z tego co czytam, wysłał do szefowej von der Leyen, czyli szefowej Komisji Europejskiej, tak, list w końcu, bo wcześniej słyszeliśmy, że nie będziemy chodzić po prośbie, tak mówił Jarosław Kaczyński. Długo czekaliśmy z tym, żeby się zwrócić o pomoc i pan premier napisał w końcu ten list. Pani redaktor, No ale no prezes Kaczyński mówi, co mówił, że nie będziemy chodzić po prośbie. Ale to nie jest kwestia proszenia się dla siebie, bo to nie jest kwestia proszenia ale się dla nikt siebie, nie tylko mówi, to jest... że my chcemy tych pieniędzy dla siebie. Mówi o pieniądzach, które pójdą na pomoc dla uchodźców. Właśnie, ale na razie tym, wydajemy, pani, rozumiem, z własnych ale możliwości. Ale pani postawiła tezę. Postawiła teza, że my nie będziemy się prosić. Już na podstawie... Chwileczkę, cytowałam prezesa Kaczyńskiego, to nie ja to powiesiłam. Więc ja panią informuję, że od pierwszych dni rozmawiamy z Komisją Europejską i pokazujemy, jakie wydatki ponosimy, ponieważ uważamy, że to powinny być podatki, że to powinny być wydatki solidarnie przez Europę płacone. No dobrze, pan premier w tym liście przedstawił wyliczenia, że to będzie około 11 miliardów euro w tym roku, ale w tym zastrzeżeniem, że jeśli sytuacja, nie daj Boże, pogorszyłaby się na Ukrainie, to okazuje się, że te koszty mogą osiągnąć jeszcze więcej, czyli 24 miliardy euro. I jest już jakaś odpowiedź na ten list? Jest wiele rozmów także. Będzie wizyta pani komisarz do spraw migracji w tym tygodniu w Warszawie. Ale czy jest odpowiedź na ten list? Czy pan coś wie na ten temat? Odpowiedzią na ten list jest potrzeba zwołania szczytu europejskiego, który będzie na ten temat dyskutował, jak kolejne fundusze na te potrzeby zrealizować. Bo to kiedy taki szczyt miałby się odbyć? Tak jak powiedziałem, rozmawiamy z naszymi partnerami z Unii Europejskiej. To przecież pani, to przewodniczący Rady Europejskiej będzie decydował o tym, kiedy taki szczyt się odbędzie. No dobrze, ale stąd że też wizyta rząd na apeluje przykład o to, żeby taki szczyt zwołać jak najszybciej? No taki szczyt europejski jest potrzebny jak najszybciej, żeby rozpocząć dyskusję, jak ma dalej wyglądać finansowanie, solidarne finansowanie Europy dla tych państw, bo to nie tylko kwestia Polski, to kwestia Bułgarii, Rumunii, no tak, to kwestia rozumiem. Niemiec. Czyli także... żeby szczyt się zebrał jak najszybciej generalnie i o tym zdecydował, tak? Albo w te, albo we w te. A Solidarna Polska proponuje, żeby w ogóle zawiesić wpłatę składek członkowskich do budżetu Unii Europejskiej. Pani redaktor, najbardziej skutecznym dzisiaj mechanizmem jest mechanizm dialogu, rozmowy, pokazywania tych kosztów i przyjęcie wspólnych, solidarnych rozwiązań dla całej Unii Europejskiej, tak żeby był dodatkowy fundusz. To nie mogą być środki przesuwane z czego innego. Bo my od razu stworzyliśmy w Polsce przy Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowy fundusz, a nie przesuwaliśmy środków z czego innego. Dlatego nawet jak rozmawiam z samorządowcami, rozmawiamy wielokrotnie na ten temat, że no, skoro są już rozpisane przetargi na przykład na budowę dróg, kanalizacji czy innych kwestii, to nie możemy dzisiaj tych środków, tak jak padła przesuwać propozycja Unii Europejskiej, dla przesuwać uchodźców, dla tak? uchodźców. No to jest jasne. Przemysław pyta, czy rząd rozważa odebranie statusu uchodźcy zgodnie z konwencją genewską osobom, które wróciły na Ukrainę? To rozwiązanie jest już zapisane w ustawie, która jest ustawą pomocową dla uchodźców, to znaczy te uprawnienia, które są uzyskane na mocy tej ustawy, osoby, które wyjadą z Polski, bez względu na to, czy na Ukrainę, czy na zachód Europy dalej, szukając bezpiecznego miejsca, po 30 dniach od wyjazdu do Polski tracą. A od kiedy pan wiedział, że... od kiedy wiedzieliście, od kiedy polski rząd wiedział, od kiedy między innymi pan wiedział, że Putin szykuje atak na Ukrainę? Różnego rodzaju informacje wynikające także z danych, które wymieniają między sobą państwa, czy z informacji, pojawiały się wcześniej. My również zaczęliśmy... Ale wcześniej, czyli kiedy? My również zaczęliśmy wcześniej przygotowania. Panie redaktorze, ja nie brałem udziału we wszystkich spotkaniach. Czyli więc pani nie był pani, informowana o tym, tak? Rozumiem na bieżąco, znaczy, że być może momencie, nasi sojusznicy, czyli Amerykanie, przekazywali nam informacje o tym, że Putin szykuje wojnę w Ukrainie. Nikt nie był w stanie przewidzieć, jaka będzie skala tej wojny, jaka będzie skala migracji. No mówiło się nawet, że to ma być nawet 5 milionów. No,
Ale uchodźców pani, dotrze do Pani Polski. Redaktor, bo nie chciałbym być niegrzeczny, ale pani mówi, mówiło się. No, wie pani, znaczy, każdy w tej chwili może powiedzieć, czy napisać w internecie, czy powiedzieć, szczególnie politycy opozycji, mówiło się, powinni wiedzieć. Nie musimy się odnieść do polityków opozycji, dobrze. Nie, ale wie pani, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że trzeba brać odpowiedzialność za pewne słowa, także w polityce. Ja traktuję politykę jako odpowiedzialność i takie moje działanie też z tego wynika. Przygotowaliśmy na przykład, rozpoczęliśmy i przygotowaliśmy plany zarządzania kryzysowego na wypadek na przełomie roku i na początku tego roku. Takie plany zaczęły być dostosowywane do sytuacji ewentualnego przybycia uchodźców do Polski. To znaczy, proszę mi dać dokończyć jedno zdanie powiedzieć. To znaczy, pani redaktor, czy pani myśli, że było przygotowane wcześniej to, żeby przy każdym przejściu granicznym z Ukrainy przygotować dobrze zorganizowany punkt recepcyjny? No oczywiście to trzeba było dostosować. Dobrze. I my to dostosowaliśmy. Rozmawialiśmy z samorządami. Czyli pamięta pani te wpisy samorządowców, że dzwonią do nich wojewodowie i pytają o miejsca na wypadek przybycia uchodźców? Ale przyzna pan, że gdyby nie pospolite ruszenie Polaków na początku, to naprawdę to by się nie udało. Po prostu to by się nie udało. Zaskoczę panią. No. Przyznam, że w tym naszym narodowym wyzwaniu, które żeśmy podjęli wszyscy, począwszy od wolontariuszy, zwykłych ludzi, tych rodzin, które przyjęły Ukraińców, poprzez organizacje pozarządowe, poprzez samorząd i na końcu poprzez rząd, bo każdy ma swoje zadania. Przygotowaliśmy rozwiązania ustawowe, samorząd dzięki temu mógł je wdrożyć w życie, a zwykli obywatele mogli pomóc bezpośrednio Ukraińcom. Każdy ma swoje zadania w tym całym systemie i jestem przekonany, że tutaj bez każdego trybiku w tej całej maszynie nie można byłoby zrealizować. Znaczy bez wolontariuszy, bez rodzin, bez wszystkich, którzy tak pięknie zachowali się wobec naszych przyjaciół z Ukrainy, uchodźców, którzy tutaj przybyli, nie można byłoby realizować tego zadania i swoje zadania także ma rząd, który realizuje w tej sprawie. To jeszcze pytanie ode mnie teraz. A dlaczego osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością nadal zasiadają w Radzie Nadzorczej spółki Transgaz? Tam jednym z udziałowców jest firma, która należy do rosyjskiego biznesmena. My tak bardzo chcielibyśmy, tak słyszymy ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, że no, trzeba nakładać sankcje, że trzeba takie osoby rosyjski też biznesy jakby z Polski wykluczać. W związku z tym, jak to się dzieje, że osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością zasiadają w Radzie Nadzorczej takiej spółki? Chodzi o spółkę Transgaz, która to zajmuje się, działa na granicy białoruskiej i prowadzi przeładunek skroplonego gazu z Rosji do Polski. Nie znam tej spółki, nie znam tego konkretnego nie przypadku. Nie zna pana spółki Transgaz? Nie znam tego konkretnego przypadku i osób, nawet nie wiem, o kim pani mówi, że już tam zasiada. Mówi. Asystent prezesa Kaczyńskiego, nazywa się ten pan Sławomir Starzec, zasiada tam również jeden z radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ja pierwszy raz słyszę o tym. Że taka osoba istnieje, tak? A Damian Paczkowski coś to panu mówi? Też nie. Szczerze mówiąc, radny Prawa i Sprawiedliwości Praga Południa też jest. Ale ja nie znam jest. Wszystkich radnych, pani redaktor. No ja zdaję sobie sprawę, ale pana informuję po prostu. Chciałbym o tym. Pani odpowiedzieć systemowo na to. Ale czy tak wie powinno pani, być? Wie pani, że została przyjęta przez parlament ustawa, która spowoduje, że zostaną wprowadzone, zamrożone aktywa rosyjskie w Polsce. No ale, przepraszam bardzo, gdzie Rzym, a gdzie Krym? Nie mówimy teraz o aktywach osób, nie, tylko mówi pytam... pani o kwestiach związanych także z sankcjami dla biznesu rosyjskiego. Nie, ja pytam, czy osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością powinny w takim miejscu pracować po prostu. Więc po pierwsze informuję pani, że nie znam tego konkretnego przypadku i bardzo chętnie dowiem się po audycji, co to jest za przypadek, a z drugiej strony gwarantuję pani, że ta ustawa zostanie bardzo mocno zrealizowana i myślę, że także już niedługo poznamy szczegóły związane z zamrażaniem majątków rosyjskich w Polsce i realizacją nie zostały zamrażone. I zostaną ta ustawa będzie bardzo mocno zrealizowana. Przecież mówiliście, że przede wszystkim chcielibyście je konfiskować od razu, nie tylko zamrażać. Ale nie pozwala na to konstytucja. Chcieliśmy zmienić konstytucję, ale jak pani wie, opozycja nie chce. Ale pani redaktor, ale pani mówi tak. Ale na Zachodzie, przepraszam bardzo, już majątki rosyjskich oligarchów zostały zamrażone, czy nie?
w tych państwach, gdzie prawo na to pozwala, być może tak zostało zrobione. Aczkolwiek w dalszym ciągu tych sankcji jest za mało i gwarantuję pani, że w ciągu najbliższych, myślę, w najbliższym czasie pani, i to już nie tak bezbędnej zwłoki, będą konkretne działania w Polsce związane właśnie z funkcjonowaniem tej ustawy, która przeszła przez parlament w zeszłym przed świętami. Czyli co zobaczymy tak de facto? Tak bezbędnej zwłoki, jak to pan powiedział. Sankcje, które będą wynikały z wdrożenia w życie tej ustawy, czyli mrożenie aktywów rosyjskich w Polsce. No a jeszcze przypomnę, że była taka poprawka senacka, która wprowadzałaby zakaz sprowadzania gazu z Rosji do Polski. No i co? I to ona przepadła. Na pewno takie rozwiązanie docelowo trzeba wprowadzić, aczkolwiek widzi pani. Nie wiem, bo ale ja pani, nie, ja pani powiem, do końca roku to zostanie zrobione. No, no właśnie, jednak, ale nawet pani przecież redaktor. Wicepremier Sasin apelował w Sejmie, żeby tę ustawkę po prostu, żeby tę ustawkę jednak wyrzucić, ustawkę, przepraszam, żeby tę poprawkę senacką wyrzucić do kosza. Tak, i wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej. Polityka to odpowiedzialność i trzeba podejmować odpowiedzialne decyzje. To znaczy, najpierw opozycja krzyczy, żeby taką poprawkę, która miałaby bardzo duży ekonomiczny skutek dla kieszeni Polaków, którzy tankują na przykład skroplony gaz, tak, wiemy, 3,5 miliona osób, LPG. Tak. I teraz później, jakby to weszło w życie, to opozycja co by zrobiła? No co by zrobiła? No, ta sama opozycja, która złożyła tę poprawkę, powiedziała Polakom tak, przez nich macie droższy gaz. Ale jak no, skoro ale tak, sami złożyli tę poprawkę, to wskazywaliby palcem na oczywiście, rząd, na oczywiście. Was, na Prawo i Sprawiedliwość. A pani redaktor, podam przykład. Jeżeli chodzi o stopy procentowe, nie pamięta pani? Kto apelował, żeby podnieść stopy procentowe? Kto apelował na początku kryzysu, żeby podnieść stopy? Opozycja. A co dzisiaj opozycja mówi? Podnieśli stopy, macie droższy kredyt. I tak wygląda życie. Tak wygląda życie w opozycji, że nie biorą odpowiedzialności za to, co mówią w dużej mierze. I ja się na to nie godzę, ponieważ ja uważam, że polityka to odpowiedzialność. I jak mówię A, to mam zrobić A. Jak mówię B, to zrobić B. A rozumiem, że rolą opozycji jest atakowanie rządu za wszystko. Aczkolwiek cieszę się, że w wielu sprawach dzisiaj z samorządowcami na przykład, przedstawicielami opozycji udaje się pewne kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem uchodźców domówić. I chcę być w tym uczciwy. A jak Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, rozumiem, że w ogóle nie atakowało wtedy rządzących. W ogóle wtedy nie mówiło nic złego na rządy PO-PSL. Zaskoczę panią bardzo. No. Mówiliśmy bardzo dużo złego, gwarantuję pani. A wie pani, że mieliśmy program, że mieliśmy debaty różnego rodzaju, że był premier techniczny, który proponował swój program. Nie wiem, czy pani pamięta. Pamiętam, był to premier z tabletu. Pani redaktor, no pani oczywiście spłyca to, przepraszam do premiera to. Z tabletu. No, a dlaczego był z tabletu? No dlatego, że Donald Tusk i opozycja nie wpuściła go do Sejmu, jak ale miał przemawiać. Ale Donald Tusk nie był marszałkiem Sejmu, ale rzeczywiście wtedy zapadła decyzja, no bo, że Piotr Gliński nie może wystąpić z trybuny sejmowej, dlatego, że nie jest posłem. Dlatego pani mówi, decyzja. Że z tabletu. Ale dlatego, no dlatego że był z tabletu, prezes to Kaczyński znaczy... wyszedł z tabletem i w związku z tym prezentował to wystąpienie czy to oznacza, że nie mieliśmy wtedy programu? Który występował z sali. My szliśmy do wyborów z programem. Z konkretnym programem. I duża część Polaków zagłosowała na nas właśnie dlatego, że wcześniej nie planowała głosować na Prawo i Sprawiedliwość, ale program, który przygotowaliśmy, przekonał ich do tego, żeby zagłosować najpierw na prezydenta Dudę, później na Prawo i Sprawiedliwość. Przede wszystkim mieliście bardzo sprawną kampanię wyborczą i gwarantuję w 2015 pani, roku. Gwarantuję pani, że kwestie programowe pewne związane osoby choćby... Pewne nie było wtedy mowy, że na przykład szefem MON będzie Antoni Macierewicz. Ale była mowa na przykład, że będzie program 500+, i z takim programem poszliśmy i go zrealizowaliśmy. No i to ale ja nie wiem, dlaczego pani mówi... Został rzeczywiście zrealizowany od A do Z. A mogę pani jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Proszę. Wie pani, że, bo pani na przykład mówi, że problemem Prawa i Sprawiedliwości jest to, że ministrem był pan minister Antoni Macierewicz. A wie ja pani... Nie wiem, że to był problem, nie, tylko pani, powiedziałam, że pewnych ludzi wtedy schowaliście w kampanii. Pani, tyle, tylko pani, to powiedziałam. Że idąc tą logiką, w kolejnych wyborach Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli podejmowało decyzje, które według pani są niepopularne, powinno kolejne wybory przegrywać. A wie pani, że my kolejne wybory wygraliśmy, a wybory do Europarlamentu wygraliśmy historycznie. Gdybym pan nie powiedział, to bym się nie zorientowała, że w 2019 roku historyczny wygraliście wybory. Także myślę, że w polityce oprócz odpowiedzialności, o czym już powiedziałem, bardzo ważna jest wiarygodność. I tu myślę, że to będzie kwestia także kolejnych wyborów parlamentarnych i ocenienia tego, czy ci, którzy mówią, atakują nas bez swojego programu, bo nie znam programu
Jeżeli pani zna program, to bardzo chętnie porozmawiam na ten temat, ale nie znam programu opozycji. Są dzisiaj niewiarygodni w tym, co mówią. Jednego dnia mówią, składają takie poprawki, drugiego dnia składają takie poprawki, a na końcu za wszystko krytykują rząd. I tutaj stawiamy kropkę. Pan minister Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA oraz pełnomocnik do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy był z nami. Dobrego dnia życzę. Dziękuję, spokojnego dnia wszystkim.